Odcinek Ziębły for Event TV. Z nami jest profesor Grzegorz Kołodko. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, na porannym wykładzie mówił Pan o sytuacji, która jest w naszym kraju i która niechybnie nastąpi. Odniosłem wrażenie, że jest to taka wizja dosyć pesymistyczna. Czy w rzeczywistości to tak jest, czy tak musi być, czy są jakieś możliwości, rzeczy do zrobienia, które mogą zapobiec takiemu czarnemu scenariuszowi? No nie zgadzam się z Panem, że przedstawiłem jakikolwiek czarny scenariusz. Nie wiem skąd te oceny. Realistycznie odnoszę się do tego, co się dzieje, a także do tego, co proponuje rząd, mając nie tylko dosyć już bogatą przecież wiedzę teoretyczną, naukową, dobrą płaszczyznę porównawczą, bo znam nieźle ten świat, ale także doświadczenia własne z prowadzenia polityki gospodarczej w różnych czterech rządach, w czasach może mniej skomplikowanych i mniej trudnych, jeśli chodzi o warunkowania zewnętrzne niż obecnie, ale przecież łatwo nie było. Czyli pytanie zasadnicze stoi tak, czy polska gospodarka, jeśli o tym mówimy, wykorzystuje w stopniu zadowalającym swój potencjał? Czy dynamika gospodarcza nie mogła być wyższa? Czy nie mogłoby spadać szybciej bezrobocie, być większe wykorzystanie istniejących mocy wytwórczych? Czy nie mogła być mniejsza skala nierównowagi budżetowej? A z drugiej strony, czy to, co zaproponował rząd wpierw w postaci obietnic przedwyborczych, z których potem dosyć szybko, choć przecież nie wprost, przyznał się w exposé premiera, pokazując, że sytuacja jest dużo bardziej złożona i skomplikowana, niż kreślono to, mamiąc społeczeństwo opowiastkami o Zielonej Wyspie. Teraz przy okazji budżetu, który już opiera się na dużo bardziej pesymistycznych założeniach, czy ta polityka wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom? Otóż moja ocena jest taka, że niezależnie od niekorzystnych zewnętrznych warunków wynikających ze światowego kryzysu gospodarczego, z kryzysu, który targa Unią Europejską, strefą euro, są pewne niedoróbki w polityce gospodarczej naszego rządu, naszego banku centralnego, powodujące to, że dynamika siada. I to nie jest żadne czarnowidztwo, tylko to jest pokazywanie tego, że skala tego obniżenia tempa wzrostu, która już jest faktem, będzie jeszcze większa niż to teraz zapowiada rząd. Powiedziałem wobec tego, że obawiam się, a może nawet, że jestem przekonany, że latem przyszłego roku dowiemy się, że sytuacja jest jeszcze gorsza niż rząd zakładał to jesienią ubiegłego, czyli obecnego roku. Wobec tego dynamika tempa wzrostu produkcji będzie mniejsze, bezrobocie będzie nieco większe, wobec tego deficyt będzie trochę większy i rząd pójdzie. W maju, w czerwcu, może w lipcu, najprawdopodobniej do Sejmu, po to, żeby zweryfikować, a więc przeprowadzić nowelizację budżetu, który wciąż jest w fazie projektu. Pytanie jest, czy dzisiaj nie można byłoby tego budżetu bardziej realistycznie zaprogramować, żeby nie trzeba było chodzić do Sejmu, co zawsze jest trudne, o czym przecież wiem, jako był wicepremier, minister finansów, żeby ten budżet zmieniać w ciągu roku. Mnie się udawało tak. I za pierwszym razem, jak byłem w rządzie w latach 94-97, kiedy realizowałem strategię dla Polski, drugi raz realizując program naprawy finansów Rzeczypospolitej w latach 2002-2003, że nigdy nie musiałem pójść, żeby nowelizować budżet w czasie jego realizacji. Czasy też nie były pewne, choć teraz obszar niepewności jest większy i skala trudności jest też większa, jak powiedziałem, ale można tak zaprogramować strumienie dochodów i wydatków, żeby także na tej projekcji mogli oprzeć swoje decyzje inni, inne podmioty gospodarcze, przedsiębiorcy, inwestorzy, gospodarstwa domowe. Przecież przedsiębiorcy, inwestorzy i krajowi i zagraniczni, którzy robią z nami interesy, chcą wiedzieć, to jaka będzie dynamika polskiej gospodarki, jaka będzie inflacja, jaki będzie stan budżetu państwa, co będzie z bezrobociem, zatrudnieniem i co się będzie działo ze złotem, będzie się wzmacniał czy osłabiał, czyli jakie będą kursy walutowe. To są informacje, które są niezbędne do tego, żeby inteligentni i rozumni przedsiębiorcy, inwestorzy podejmowali rozumne decyzje. A jeśli to jest pod znakiem zapytania, ja taki znak zapytania postawiłem, w większym stopniu niż musi być, to powoduje dodatkowe zakłócenia, pewną dodatkową arytmię, co nie służy dobrze rozwojowi gospodarczemu. Dzisiejsze spotkanie dotyczy energii odnawialnej, biotechnologii i tego typu rzeczy. Jak pan sądzi, czy ta gałąź, jeszcze nie rozwinięta chyba najlepiej w Polsce i w ogóle na świecie, jak ona może nam pomóc? Czy to jest dobra droga, żeby w tą stronę się kierować? Na świecie jest bardzo różnie.
i niektóre elementy sfery technologii energooszczędnych, czystego środowiska, wykorzystywania odnawialnych zasobów, przede wszystkim słońce, wiatr, hydroenergetyka, a także w niektórych przypadkach fale morskie, przypływy, odpływy. To jest absolutnie ten kierunek, którym trzeba pójść. W niektórych krajach udział tego sektora energetycznego bardzo szybko rośnie. Jeśli chodzi o postęp technologiczny, no z pewnością on nie jest taki, jakiego się spodziewaliśmy naście czy ileś lat temu. Jeśli mówić o tym, co nam się wydawało, jakie były prognozy na przykład na początku lat 90., 20 lat temu, no to raczej przyjmowano, że już w drugiej dekadzie XXI wieku to będzie dosyć powszechne. Okazuje się, że to wciąż jest w fazie eksperymentowania, nie wszędzie, nie zawsze, nie wszystko jest opłacalne. Ale nawet Chińczycy, który się często oskarża tym, że tak bardzo zatruwają środowisko, tak, w rzeczywistości Chińczycy dzisiaj już emitują więcej dwutlenku węgla, przyczyniając się w ten sposób do ocieplania klimatu niż Stany Zjednoczone, no ale pamiętajmy, że tych Chińczyków jest ponad 4 razy więcej, a więc na mieszkańca to cały czas jest mniejszy truciciel niż na przykład Stany Zjednoczone, Japonia czy zachodnia Europa. Zainwestowali bardzo dużo w technologie energooszczędne i pod pewnymi względami nawet są takie niszowe elementy tego rynku, gdzie Chiny wyprzedzają najbardziej zaawansowane technologicznie kraje pod tym względem, takie jak Europa Zachodnia, kraje Europy Zachodniej, Japonia, czy Stany Zjednoczone, albo jeszcze z krajów małych, ale też znaczących, Australia czy Kanada. A co do Polski, nasza energetyka wciąż w bardzo dużym, zasadniczym stopniu jest oparta o nasze zasoby naturalne i tak się złożyło, że kiedyś Polska stała, a potem, nie wiem, może trochę się potknęła i cały czas stoi na węglu. A to jest akurat najmniej przyjazne dla środowiska naturalnego źródło energii. Jeszcze w niektórych przypadkach bardziej szkodliwe niż spalanie ropy naftowej, na czym się opierają także niektóre inne kraje. Wobec tego w Polsce może presja na energię pochodzącą z źródeł odnawialnych jest mniejsza niż w niektórych innych krajach ze względu na to, że tradycyjnie opieramy się na tym węglu. I ja nie sądzę, że my tutaj prog wymyślimy. My raczej będziemy korzystać z postępu technologicznego, który dokonuje się w tych sferach gdzie indziej. Ale mamy uczonych, mamy ośrodki wdrożeniowe, naukowo-badawcze, gdzie rodzą się także pewne pomysły, również przystosowujące te źródła energii odnawialnej do naszych lokalnych warunków. Także nie oczekując tutaj jakichś wielkich cudów, bo cudów w gospodarce nie ma, uważam, że to jest kierunek i słuszny, ale nie tylko dlatego, że energia czysta i źródła odnawialne to jest jedyny ratunek dla ludzkości, bo po prostu nie starczy tradycyjnych nośników energii, nawet gdyby dalej się obniżała energochłonność produkcji i konsumpcji dla wszystkich. Częstokroć powtarzamy, że gdyby dźwignąć poziom konsumpcji całej ludzkości, a jest nas już 7 miliardów, do poziomu amerykańskiego, a więc z obecnych niespełna 11 tysięcy dolarów na mieszkańca Ziemi, do około 48 tysięcy, to przy obecnej materiału i energochłonności produkcji są potrzebne 3 zasoby kuli ziemskiej. No to jest absurd, to jest niemożliwe. Czyli krótko mówiąc, wszyscy nie mogą żyć na amerykańskim poziomie ani za lat 100, ani za lat 1000, bo na to nie starczy zasobów. Ktoś powie, chwileczkę, panie profesorze, ale sam pan mówi o tym i pisze w swoich książkach Wędrującym świecie, świecie na wyciągnięcie myśli, w tych dwóch bestsellerach, jak wielkie jest znaczenie postępu technicznego. Okej, to przyjmijmy, że wskutek postępu naukowo-technicznego i także poszerzania właśnie korzystania z zasobów z energii odnawialnej, zasobów odnawialnych, tak spadnie materiału, energochłonność produkcji, że będzie nam brakowało tylko jednej kuli ziemskiej, ale dalej nie wiadomo skąd ją wziąć. Czyli kontynuacja dotychczasowego modelu rozwoju na dłuższą metę, pokoleniową, ja nie mówię o latach dwóch, trzech, ale o dwóch, trzech pokoleniach, o dwóch, trzech wiekach, jest po prostu niemożliwa. I tutaj pokładamy wielkie nadzieje w rozwoju tego sektora, i ten postęp się dokonuje, choć nie tak szybko, jak także nam, ekonomistom, politykom, ekologom wydawało się lat temu kilka czy kilkanaście. I widać, że państwo musi wspomagać te procesy, żeby one były opłacalne, to czasami one stają się opłacalne dopiero na skali kilkunastu czy kilkudziesięciu lat i tu jest potrzebne przyłożenie się do tego środków publicznych, a więc mądra polityka ekologiczna, prośrodowiskowa państwa jest potrzebna. I dodam jeszcze to, że trzeba na to spojrzeć również szerzej. Dlatego, że wydatki na ochronę środowiska naturalnego, w tym na sektor przyjaznej temu środowisku energii, działają podobnie jak wydatki zbrojeniowe.
a chyba każdy przy zdrowych zmysłach zgodzi się z tym, że lepiej wydawać na czyste środowisko niż na zbrojenia, a lepiej na coś, co rozwija gospodarkę w sposób pokojowy niż w sposób niepokojowy, choć oczywiście wiemy, że wszelkie wydatki zbrojeniowe to jest na to, żeby się bronić, a potem jakoś się okazuje, że czasami ktoś kogoś atakuje. Wobec tego przesuwanie części wydatków publicznych, zwłaszcza w takich potęgach jak Stany Zjednoczone, z sektora militarno-przemysłowego na sektor ekologiczno-przemysłowy, może służyć podtrzymywaniu długofalowej koniunktury, ale przy okazji sprzyjać także w miarę pokojowemu rozwojowi całej ludzkości, całej światowej gospodarki, całej cywilizacji. Panie profesorze, ostatnie pytanie.